Często zdarzałam się nie być pewnym, jaką umiejętność w D&D zastosować, albo nie jesteście pewni, czy właściwie jej używacie. Oto moje zestawienie 20 najczęściej popełnianych błędów przy testach umiejętności. Dorzuciłem też kilka proponowanych rozwiązań, zasad opcjonalnych, których sam używam. Cześć, jestem Marcin, jestem mistrzem gry od 30 lat. Oto moje doświadczenia, jakie zebrałem. D&D ma całkiem dobry design umiejętności. Nie ma ich ogromnej ilości i są dosyć intuicyjne w użyciu. Ale jak to mówią, diabeł zazwyczaj tkwi w szczegółach. I problemy zaczynają się, kiedy gramy i zaczynamy się zastanawiać, czy właśnie używamy umiejętności do właściwych rzeczy, albo czy mamy dobry poziom trudności. Podam wam również kilka sposobów, w jakie ja używam umiejętności, których podręcznik nie opisuje. Oto najczęściej zdarzające się pomyłki, których wiele przetestowaliśmy przy naszym stole. Numer 1 to mieszanie akrobatyki i atletyki. Co kiedy używać? Według podręcznika, wspinaczka, pływanie i skoki są domeną atletyki. Natomiast akrobatyka odpowiada za utrzymanie balansu oraz popisy akrobatyczne. I tak, według litery zasad, akrobata będzie miał problem wspiąć się nawet na niewielką wysokość, a przecież wszyscy widzieliśmy, jak wygląda parkour i jakie akrobatyczne cuda potrafią wykonywać ludzie. Także ja w swoich grach dopuszczam wspięcie się przy pomocy akrobatyki na nieduże wysokości, do kilku, może 3-4 metrów, zakładając, że postać ma miejsce na rozbieg. Nie pozwalałbym jednak na za dużo. Siła jako statystyka w D&D jest bardzo mało używana, a zręczność bardzo promowana. Dlatego używałbym jednak atletyki przy dłuższych wspinaczkach. Punkt drugi to umiejętności wiedzy, a znajomość potworów. To częsty problem, z jakiej umiejętności powinni skorzystać gracze, próbując rozpoznać potwora. Przy Arkana będziesz mógł rozpoznać aberracje, konstrukty, smoki, żywiołaki, fej i potwory. I dodatkowo będziesz mógł rozpoznawać czary, magiczne efekty, zdolności, magiczne przedmioty i jest to też wiedza o planach. Historia odpowiedzialna jest za wiedzę o istotach humanoidalnych oraz gigantach. Dodatkowo z historii będziesz wiedzieć też coś o historycznych zdarzeniach oraz zapomnianych cywilizacjach. Z wiedzy o naturze dowiesz się coś o bestiach oraz roślinach, a także wiedzę o przyrodzie, pogodzie i zdarzeniach naturalnych. Religia odpowiedzialna jest za istoty niebiańskie, diabły, demony oraz nieumarłych. Oraz oczywiście dodatkowo wiedza o bogach, rytuałach religijnych i kultach. Oczywiście możesz czasami pozwolić na użycie innych umiejętności na wiedzę o danym potworze, kiedy ma to sens. Na przykład znanego smoka możesz rozpoznać przy pomocy historii, a trochę wiedzy o fej możesz mieć z natury. Ale są to takie podstawowe wskazówki. Trzeci częsty błąd to używanie niewłaściwej opieki nad zwierzętami. Jest ono odpowiedzialne za obchodzenie się ze zwierzętami, wyczucia ich intencji i umiejętności jazdy na wierzchowcach. Przy pomocy tej umiejętności nie zmienia się dzikich zwierząt w kompanionów przy pomocy jednego rzutu kostką. Aby do tego doszło, wymagana jest długotrwała tresura, ewentualnie magia. Jeśli trafisz na dzikiego niedźwiedzia dzięki tej umiejętności, możesz spróbować uniknąć z nim walki przez właściwe zachowanie, ale na pewno nie zmienisz go w towarzysza jednym rzutem kości. Punkt czwarty to niewłaściwe używanie poziomów trudności. Zanim przejdziemy do kolejnych umiejętności, kilka ogólnych konceptów. Pierwszy z nich to poziom trudności. W podręczniku jest to rozpisane. Poziom 5 to bardzo łatwe, poziom 10 łatwe, 15 średnie, 20 trudne i tak dalej. Pamiętajcie, żeby ustawić te poziomy odpowiednio, aby były one wyzwaniem dla graczy, ale też miały sens. Jeśli wszystkie zamki będą miały trudność 25, bo były wykonane przez mistrza szlusarskiego, to twoi gracze żadnego z nich nie otworzą, albo otworzą bardzo niewiele z nich. Z drugiej strony, jeśli poziom jest zbyt łatwy, to test nie stanowi żadnego wyzwania i może nie powinieneś go w ogóle robić. Punkt piąty to poziom sukcesu. Jest to koncept, którego używam, aby określić, jak dobrze udało się coś bohaterowi. Wiadomo, często ustawiamy poziom trudności, na przykład bard, żeby wykonać utwór, który zna, potrzebuje na przykład poziomu trudności 10. Jest to dla niego prosta, powtarzalna czynność. W zasadzie mógłby nie testować, ale wykonujemy ten rzut, żeby zobaczyć, jak dobrze mu poszło. Na przykład jeśli jego suma była między 20 a 25, utwór wyszedł wyjątkowo pięknie i wzbudził falę oklasków. Przy tym warto wspomnieć o koncepcji sukcesu z negatywnym skutkiem. Warto to zastosować w przypadku, kiedy bohater miał świetny plan, bardzo dobrze go wykonał, ale nie poszedł mu rzut. Zwłaszcza kiedy dotyczy to kluczowych elementów przygody. Wielu doświadczonych mistrzów gry stosuje wtedy tę zasadę, aby wynagrodzić gracza za kreatywność,
ale nie karać go o zarzuty. Jakie mogą być przypadki takich skutków? Świetnie opisana scena gry utworu na królewskim dworze przez barda kończy się nieudanym rzutem. Może jednak pieśń była wykonana przyzwoicie, jednak bard nadwyrężył sobie głos i przez kolejny dzień będzie miał utrudnienie przy rzutach na charyzmę. Drugi przykład to gracz próbuje chwycić ważną dla niego postać niezależną przed upadkiem z wysokości. Nieudany rzut w tym przypadku może oznaczać, że przy tej próbie bohater nadwyrężył sobie bark i dostanie punkt zmęczenia lub utrudnienie przy walce tą ręką do następnego długiego odpoczynku. Ale postać niezależną udało się uratować. Punkt szósty to niestosowanie skutków przy nieudanym teście. Jeśli nieudany test nie ma negatywnego skutku, to po co jest ten test? Jeśli mistrz gry prosi gracza o test, to jego nieudany wynik powinien mieć znaczenie. Na przykład nie zauważyłeś czegoś, nie udało ci się wskoczyć na podest itd. Dla przykładu, jeśli nasz bard z jakiegoś powodu nie uzyskał dziesiątki przy rzucie, to może jego głos się łamał w czasie utworu i występ nie był zbyt ładny. Część publiki zaczęła go wygwizdywać. Wielkość, o jaką wyszedł nieudany rzut, też powinna mieć znaczenie. Jeśli rzeczony bard spróbował skomplikowanego utworu o poziomie trudności 15, a jego wynik oscylował w granicach 5, to może nie dość, że bardzo został wygwizdany, dodatkowo obrzucono go jedzeniem, a część ludzi wyszła z występu. Punkt siódmy to nie ma czegoś takiego jak krytyczny sukces ani porażka. W podręczniku jest wprawdzie trafienie krytyczne przy rzuconej 20, ale nie ma krytycznych sukcesów ani porażek przy testach umiejętności. Także nie liczcie na to, że rzeczy niemożliwe udadzą się zawsze przy rzucie 20. To samo dotyczy się prostych rzeczy. Jeśli gracz ma umiejętność na poziomie 9, to proste rzeczy udają mu się nawet przy wyrzuceniu jedynki. Punkt 8. Używanie testów za często. Jeśli test jest czynnością prostą, możecie spokojnie pozostawić go bez rzutu. Czasami jako mistrzowie gry wpadamy w taki odruch, że gracz zgłasza co chce zrobić, a my prosimy odruchowo o test. Sam miałem taki przypadek, kiedy gracze stwierdzili, że ustawiają na schodkach butelkę za drzwiami, że kiedy otworzą się drzwi, pchną tą butelkę i da im znać, że ktoś przechodzi. Świetny pomysł. Rzućcie sobie na zakładanie pułapki. Tylko po co? Taki rzut można spokojnie sobie podarować. No chyba, że bardzo lubicie rzucać kostkami lub może chcecie ustalić dla kogoś poziom trudności, jaki będzie wymagany, żeby obejść albo zauważyć tą pułapkę. Punkt numer 9 to powtarzanie testów. Nie pozwalajcie na powtarzanie testów, zwłaszcza przy umiejętnościach wiedzy. Nie udało się, to się nie udało. Jak nie pamiętasz lub nie wiesz, to niestety nie wiesz. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać o skutkach nieudanych testów, bo jeśli gracz musi rzucić wysoko na otwieranie zamków i test jest niezmiennie taki sam, to będzie próbował bez końca, aż mu się uda. Warto wtedy przy kolejnym teście podnieść trudność ze względu na to, że zamek już jest trochę wyrobiony albo kończą ci się pomysły, jak go otworzyć. Punkt numer 10 to używanie percepcji i śledztwa. Percepcja to jedna z częściej używanych umiejętności. Percepcja służy do rozpoznania, czy gdzieś jest pułapka. Śledztwa można użyć, żeby ustalić, jak ta pułapka działa. Nie dajcie się przekonać swoim graczom, że śledztwem można wykryć, gdzie znajduje się pułapka. Punkt 11 to percepcja kontra przetrwanie. Kolejny błąd to używanie percepcji do szukania śladów. Do tego służy przetrwanie. Może i osoba z wysoką percepcją zauważy ślad, ale nie będzie potrafiła powiedzieć, do kogo należy, ani tym bardziej jak go tropić. Punkt 12 to używanie pasywnych umiejętności. Generalnie nie jestem zwolennikiem pasywnych zdolności. Pasywna percepcja, intuicja czy śledztwo trochę tworzą taką linię, gdzie mistrz gry musi w czasie tworzenia przygody stwierdzić: okej, w mojej drużynie najwyższa pasywna percepcja jest 19, więc bohaterowie nie znajdą nic, co ma poziom trudności 20. Jednak pozostawienie możliwości rzutu daje szansę, że nawet te rzeczy lepiej ukryte mogą być znalezione. Dodatkowo ta koncepcja kładzie na mistrza gry nacisk, żeby pamiętał pasywne statystyki graczy, jakby miał mało do zapamiętania. Pamiętajcie również, że postacie widzące w ciemnościach bez dodatkowego źródła światła mają utrudnienie do testów percepcji lub minus 5 do pasywnej percepcji, co często jest zapominane. Punkt 13 to używanie śledztwa do rozwiązywania zagadek. Jeśli przygotowaliście jakąś zagadkę, to nie pozwalajcie graczom rozwiązać jej przez rzut na śledztwo. Może niektórzy gracze lubią zagadki i rozwiązanie jej przez test zepsuje im zabawę. Test możecie dopuścić
aby ewentualnie pomóc ze wskazówką od mistrza gry, jeśli gracze sobie ewidentnie nie radzą. Natomiast jeśli nie wymyśliłeś dokładnej zagadki, a tylko wiesz, że jest tutaj zagadka, to jak najbardziej dopuszczalne jest wykonanie rzutu przez graczy na jej rozwiązywanie. Skoro ty się nie napracowałeś, to i gracze nie muszą się napracować. Punkt 14. Skradanie. Aby można było się skradać, trzeba mieć za czym się schować. W otwartym terenie skradanie nie jest możliwe bez znaczenia na poziom umiejętności. Musicie zejść z linii wzroku przeciwnika, aby się przed nim ukryć. Można to zrobić przy pomocy magii, na przykład przy pomocy niewidzialności. Wtedy skradanie w otwartym terenie jest jak najbardziej ok. Główne użycie tej taktyki to chowanie się przez złodziejaszka, aby uzyskać przewagę przy rzucie na atak oraz sneak attack. Jako mistrz gry możecie rozsądzić, czy schowanie się za drzewem będzie miało efekt i będzie wystarczające. Ja osobiście nie dopuszczam tego, jeśli osoba, która się schowała, nie przemieści się i nie wykona ataku z innego miejsca. Punkt 15. Intuicja. Pozwala wykryć intencje istoty. Jednak nie jest to czar czytania myśli ani poznania przyszłości. Zachowajcie rozsądek, ujawniając graczom, co ich bohater wyczytał. Zazwyczaj pozwala to na wyczucie, czy ktoś mówi prawdę, czy może zatrzymuje dla siebie informacje. Czasami przy teście udanym, ale o bardzo niewiele, można wyczuć tylko na przykład, że dana osoba mocno się denerwuje, ale nie jesteś pewien dlaczego. Tutaj bardzo ważne będzie zastosowanie poziomu sukcesu, o którym mówiłem wcześniej. Punkt 16 to testy grupowe. Wielu mistrzów gry stosuje zasadę testów grupowych i wtedy więcej niż połowa grupy musi mieć udany wynik testu, aby się udało. Jest to często spotykane przy skradaniu się i tłumaczone tym, że lepiej skradający się członkowie grupy pomagają tym słabiej skradającym się, żeby jako grupa przekraść się z miejsca na miejsce. Polecam jednak zastanowić się, czy to powinno działać w waszej grupie w przypadku, jeśli jednym z nich jest zbrojownik zbroi płytowej. Zbroja płytowa jest dosyć głośna mimo wszystko i pozostali członkowie drużyny mogą mieć problem ją uciszyć. Punkt 17 to pozwolenie na testy w niewyszkolonych umiejętnościach specjalistycznych, np. arkana czy przetrwanie. Wyobrażacie sobie, że wojownik, który w życiu nie widział księgi magicznej, rzuci przypadkiem wysoko na arkana i będzie wiedział więcej niż mag, który spędził na tym lata? Tutaj pozwalałbym testować tylko osobom, które mają szkolenie w danej umiejętności. Podobnie w przypadku narzędzi i instrumentów. Jeśli nie masz wyszkolenia, to nie umiesz ich użyć. Ewentualnie dopuszczałbym używanie ich bez wyszkolenia, ale z utrudnieniem. Żeby nie było takiej sytuacji, kiedy barbarzyńca gra lepiej albo śpiewa lepiej niż bard, który spędził na tym lata ucząc się. Takie umiejętności jak percepcja, gdzie każdy może coś dostrzec, nawet jak ma słaby wzrok, pozwalam testować wszystko. Punkt 18. Rzucanie jeden po drugim. Jeśli stosujesz poprzednią zasadę, raczej nie będzie z tym problemu. Ale może się zdarzyć, że bohaterowie będą jeden po drugim przeanalizowywać coś śledztwem albo kogoś zastraszać, bo a nuż komuś się uda. Pamiętaj, że wiele sytuacji może powodować, że poziom trudności każdego kolejnego testu będzie coraz większy. Pamiętacie punkty o skutkach? Jeśli ktoś próbował zastraszyć informatora raz, to kolejna próba będzie już o 5 trudniejsza. Punkt 19 to oszustwo, występy, perswazja i zastraszanie. Cztery umiejętności socjalne, których można często używać zamiennie. Pamiętajcie jednak, aby dobierać je właściwie. Jeśli wasza postać kłamie, używajcie oszustwa. Jeśli mówię prawdę, to zazwyczaj będzie to perswazja. Zastraszanie jest dosyć proste. Używamy jej, jeśli komuś grozimy. Ciekawie można użyć występów. Kiedy na przykład udajemy pijanego, pozwoliłbym graczowi użyć testu występu zamiast oszustwa. Lub jeśli postać chce uwieść kogoś swoją pieśnią, pozwoliłbym na test występów zamiast perswazji. Medycyna. Oficjalny podręcznik pozwala z medycyną ustabilizować rannego oraz zdiagnozować chorobę. Jednak to trochę niewiele jak na tak ważną umiejętność. Dzięki tej umiejętności powinieneś też móc poznać przyczynę śmierci, odebrać poród, pomóc choremu wyleczyć się z niemagicznej choroby, może na przykład z pomocą zielarstwa. Dajcie znać w komentarzach, jakie umiejętności sprawiają wam najwięcej problemu i które z proponowanych przeze mnie rozwiązań opcjonalnych chcielibyście spróbować. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału i zapraszam do obejrzenia kolejnego.